Zwieńczeniem odbywającego się wokół PGE Areny maratonu sierpniowego była próba bicia rekordu Polski w tańczeniu zumby. Jaki wynik należało poprawić? Na razie prowadzi Ostrów Wielkopolski 904 osoby. W tej chwili mamy jakieś 450 osób i jest to chyba największa frekwencja, jeśli chodzi o jakikolwiek maraton zumby w Trójmieście. Natomiast czekamy, ponieważ samą próbę bijemy o godzinie 12.30. Czekamy, jeszcze zliczymy dokładnie osoby, no ale myślę, że przez te 30 minut raczej nie dotrze nam 300 albo 400 osób. Trzygodzinne zajęcia poprowadziła wykwalifikowana kadra instruktorska. Do współpracy zaprosiłam prawie wszystkich trójmiejskich instruktorów zumby. Są to instruktorzy, którzy są zrzeszeni w związku Zumba Instructor Network. Sam maraton trwa od godziny 12 do 15, a samą próbę bijemy przez 30 minut od 12.30 do 13. Kolorowy tłum zebrany przed PGE Areną składał się w głównej mierze z kobiet. Nie przeszkadzało to jednak biorącym udział w całym wydarzeniu siatkarzom Lotosu Trefla Gdańsk. Wprost przeciwnie. Wydaje mi się, że to jest układ dla nas idealny. Chętnie wspieramy takie inicjatywy. Jest to urozmaicenie naszego siatkarskiego treningu. I atmosfera jest naprawdę, no, rzekłbym, gorąca. No na pewno miło widzieć tyle pięknych pań. Świetnie czuję się w towarzystwie muzyki zawsze. Bardzo fajnie, że możemy tutaj pobawić się z dziewczynami. Tym bardziej, że świetnie czujemy się na parkiecie. Nie tylko siatkarskim, ale również taneczny. Czy zumba to dobry sposób na urozmaicenie treningu siatkarskiego? Oczywiście, że tak. Są tam elementy fitnessu. To jest jednak sport, taniec to sport i zdrowie, więc jest to jakieś uzupełnienie i urozmaicenie, więc cieszymy się, że jesteśmy tutaj. Jest to świetne uzupełnienie treningu siatkarskiego, gdzie również pracujemy na nogach, tak samo jak na parkiecie. Czy rekord Polski był w Gdańsku zagrożony? Wydaje mi się, że czy padnie rekord, czy nie padnie, to jest chyba nieistotne. Wydaje mi się, że ludzie, którzy tutaj są, będą bawili się bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby potańczyć. Jest niedziela, jakoś to jest fajny sposób spędzenia wolnego czasu. Pewnie nie padnie rekord, ale jesteśmy tutaj i to jest najważniejsze. Uważam, że liczy się dobra zabawa, a czy rekord padnie, to jest sprawa drugorzędna. Rekordu nie udało się poprawić, ale nikt z biorących udział w imprezie osób nie robił z tego powodu tragedii. Przed PGE Areną przez 3 godziny świetnie bawiło się ponad 500 osób.